Kamiński na naszej konferencji prasowej. Dzisiaj chciałbym Państwu przedstawić naszą kandydatkę, panią Magdalenę Żuraw, której nie mogłem Państwu przedstawić podczas ostatniej konferencji. Ja wiem, że podnoszą się takie głosy, że oto kandydatka z Warszawy, czego ona szuka tych gości i tak dalej, i tak dalej. Ale Szanowni Państwo, dzisiaj stoimy przed wyborami parlamentarnymi, przed wyborami do Sejmu, przed wyborami, w których rozmawiamy też o Bydgoszczy, ale nie tylko. Przede wszystkim rozmawiamy o Polsce, o całej Polsce i dlatego kandydatem, zgodnie zresztą z ordynacją wyborczą, może być każdy obywatel Polski i stąd pani Magdalena Żuraw na naszej liście bydgoskiej. Pani Magda jest debiutantką, jeśli chodzi o kampanię wyborczą, dotąd w żadnej nie brała udziału. Ale pani Magda nie jest debiutantką, jeśli chodzi o politykę. Pani Magda pracuje dla Prawa i Sprawiedliwości już od 2009 roku. Pani Magda wie, o co chodzi w polityce i dlatego pani Magda zdecydowała się kandydować z listy Prawa i Sprawiedliwości. A teraz chciałbym oddać głos pani Magdalenie Żuraw. Dziękuję bardzo. Na początek chciałam bardzo serdecznie przywitać wszystkich mieszkańców Bydgoszczy i całego rejonu kujawsko-pomorskiego i Państwa, którzy się tutaj zebrali. Jest mi bardzo miło, że mogę tutaj stać teraz przed Wami. Jak Państwo wiecie, jak chwilę powiedział Pan Mazurkowski, startuję w tych wyborach parlamentarnych z czwartego miejsca z listy Prawa i Sprawiedliwości. Wiem, że odzywają się często takie głosy, że jestem spadochroniarzem z Warszawy. I cóż, no jestem spadochroniarzem, zdaję sobie z tego sprawę. Natomiast chciałam zaznaczyć, że świętej pamięci szef mój, Przemysław Kosiewski, również był spadochroniarzem w swoim województwie świętokrzyskim. I zrobię do tego województwa znacznie więcej niż wielu lokalnych polityków. I nie mówię tu o stacji we Włoszczowie, bo zawsze padają takie pytania, co Przemysław Kosiewski zrobił. Tylko o Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, czy załatwieniu tomografa dla lokalnego szpitala. I bardzo się cieszę, że teraz przede mną staje takie wyzwanie, że może i ja coś będę mogła osiągnąć, jeśli oczywiście zdobędę zaufanie wyborców. A jeśli chodzi o to, co mam do zaproponowania, to z całą pewnością chciałam zapewnić, że przede wszystkim będę współpracowała z lokalnymi władzami, że nie będzie tak, że ktoś jest z innej opcji politycznej, to nie będę współpracowała, nie będę z nim dyskutowała. Mój program będzie dostępny na stronie internetowej, która mam nadzieję za 3 dni już będzie w pełni funkcjonalna i tam mam konkretne punkty, którymi bym chciała się zająć. Natomiast tak pokrótce mogę Państwu powiedzieć, że generalnie będzie mi chodziło o politykę prorodzinną, o to, żeby 6-latki nie były posyłane wbrew woli rodzicom do przedszkoli, przepraszam, do szkół, żeby rodzice mogli decydować o losie swojego dziecka, dlatego będę walczyła o zmiany przepisów w tej ustawie. Będę walczyła też o podatki, żeby będę głosowała za tym, żeby podatki nie były podwyższane, ani te, które dotyczą nas wszystkich, ani akcyza. Mam tam bardzo dużo konkretnych punktów i zapraszała. Oczywiście będę organizowała w przyszłości konferencje prasowe i będę Państwa zapraszała i będę się dzieliła tym, co chcę robić i tym, jakie są moje plany. Czy Państwo mają jakieś pytania? To Pani pierwsza wizyta w Bydgoszczy? Nie, to nie jest moja pierwsza wizyta w Bydgoszczy, natomiast pierwsza dziennikarza mnie już. Niestety nie dotarłam na ostatnią konferencję prasową. Praca mi pozwoliła, musiałam zostać na stary. Czym się Pani kojarzy Bydgoszczy? Bydgoszcz? Ze Starówką. Z kanałami, jest nazywana Małą Wenecją, tak? Osobiście jako osoba z zewnątrz, to mogę potwierdzić, to jest bardzo ładne, bardzo ładne. A kto zadecydował? Chociażby to, że sama Pani zadecydowała, żeby startować właśnie z okręgu 4, nie z jakiegokolwiek innego. A, pozostawmy to w tajemnicy. To może inne pytanie, nie kto, ale co zadecydowało? Czy Pani ma jakieś związki z Wrocławiem? Czy Pani miała szansę w ogóle wybierać? Czy miałam szansę wybierać? Tak, miałam szansę wybierać i wybrałam ten region. A z racji tego, że ten region jest mi bliższy sercu niż ten, który był mi proponowany. A dlaczego bliższy? Mam tutaj znajomych, mam tutaj dalszą rodzinę i wolałam tutaj. Tamten region jest mi kompletnie obcy. A jaki to region? No, nie, niestety nie będę mówić, jak to był region. Panie redaktorze, to są sprawy kuchni partyjnej, mamy danie. Delektujmy się daniem. Jak ocenia Pani swoje szanse w najbliższych wyborach? Mam nadzieję, że jakieś mam.
To jest tak, że kto nie startuje, ten z całą pewnością nie zostanie wybrany, a kto startuje, być może. Znaczy, z pewnością będę walczyć o to, żeby wynik był jak najlepszy i żeby pozyskać jak najwięcej zaufania od wyborców. A czym pani zamierza zachęcić wyborców właśnie do swojej osoby? Tym, co mam w programie. Konkretnymi postulatami. Jeśli chodzi o Bydgoszcz, bo rozumiem, że to nas najbardziej w tym momencie interesuje, to dla Bydgoszczy przede wszystkim trzeba będzie przyspieszyć budowę, która jest rozpoczęta, drogi ekspresowej S5. Rozpocząć w końcu obiecaną S10, bo nadal jest w budijakach. Trzeba moim zdaniem się zająć trakcją kolejową pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem. Przejazd jest dosyć kłopotliwy, trwa około godziny. Co jeszcze? Lotnisko. Infrastruktura na lotnisku. Naprawdę, w Bydgoszczy jest czym się zająć, jeśli chodzi o właśnie rozbudowę lotniska, przyciągnięcie tutaj jak najwięcej turystów, których właśnie Boryt Polski, turystyka. Wiesz, panie, tak się fajnie mówi o tym przed wyborami, ale jakie mam gwarancje, że pani na przykład po wyborach nie zachowa się tak jak europoseł Czarnecki, który zdaniem wielu osób no, jakoś zapomniał o nas. O naszym regionie. W jakim sensie zapomniał, panie redaktorze? Europoseł Czarnecki jest posłem z naszego regionu i jest jednym z najbardziej widocznych europosłów. To dobrze. Ale w Warszawie chyba. Jak pan sobie wyobraża, że w Europarlamencie będzie załatwiał sprawy w Bydgoszczy? Tego się tam w Europarlamencie nie robi. A europoseł Czarnecki bywa w Bydgoszczy. Bywa w Bydgoszczy, ale pana redaktora nie widziałem na ostatnio. Ale widzimy na przykład aktywną działalność posła Zenkiego, który bardzo dużo dobrego dla naszego regionu robi. A poseł Czarnecki niestety jest nieobecny. Jest nieobecny? Nie, bywa, ale pana redaktora też nie był. Ale wróćmy do pytania właśnie. Jaką mamy gwarancję? Gwarancja jest, teraz jestem na etapie poszukiwania mieszkania i zamierzam się tutaj przenieść na czas kampanii. Natomiast jeśli wybory faktycznie uzyskam coś w tych wyborach, będę miała szansę być posłem, to zamierzam się przeprowadzić. To nie będą czcze obietnice. Nie składam czcich obietnic przed kamerami, zwłaszcza z dziennikarzami. Otrzymała pani czwarte miejsce na liście, w tym samym przewyższyła pani wielu lokalnych działaczy PiS-u. Czy nie boi się pani niechęci z ich strony? Nie boję się. Czyli wszystko będzie w porządku. Otrzymała pani czwarte miejsce, mimo że tutaj byli bardzo zasłużeni działacze, którzy działali na arenie lokalnej. Czy to nie wzbudzi jakichś tutaj podziałów? Nie wiem, czy wzbudzi. Na razie nie wzbudziło. Dokładnie, na razie nie wzbudziło, a poza tym ja też wierzę w ludzi, którzy startują z listy Prawa i Sprawiedliwości. To też są konkretne osoby, które na pewno nie byłoby to robić. Szanowni Państwo, jak Państwo wiecie, mamy w naszym okręgu 12 mandatów poselskich. Wiele z partii wystawia